Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tak, w kolejnym takim odcinku z serii Time Trials Legendy, tak. Przy okazji tego odcinka chciałabym też Wam wszystkim podziękować, moim widzom kochanym. Jest Was już, z tego co właśnie spojrzałam na kanał, 2584. Normalnie jestem w szoku totalnym i bardzo Wam dziękuję wszystkim, że tak mnie subskrybujecie i oglądacie. No i w takim razie przejdźmy do gry. Może. Dzisiaj będę przechodzić Time Trials Anglii, żeby uzyskać kuloodporność Lary, która mi się przyda w Bolivii Redux szczególnie. No. Mam nadzieję, że się uda, bo szczerze mówiąc nie wiem. No, zobaczymy. Powtórz poziom. Anglia. Anglia jest dosyć pokomplikowana. Kurczę, i długa. Nawet. No może nie aż tak długa, ale jest długa. Nie wiem, ile na to jest czasu. O, ubranie sobie jakieś weźmiemy, ale... Może bez kurtki. Ładniejsze jest. Poziom trudności, próba czasu. Dobra, kontynuuj. Oczywiście wszystkie filmiki będę, że tak powiem, pomijać. Chwila oddechu. Either housekeeping should be fired, or no one's been inside for months. Kurczę, już zapomniałam sterowania. This place has seen better days. It's been condemned since the death of the owner, one Professor Worth. Dobra, jak ja to... I shudder to think that at one time he had students. Jak mi się to uda przejść w czasie, to będzie ciekawe, bo kurczę, już zapominam sterowanie do tego Tomb Raidera. Ostatnio gram... And we have power. ...w Tomb Raider 2. I... w Tomb Raider 3 w sumie. No, klasyki ogólnie. I... No i tam jest zupełnie inne sterowanie, jeżeli wiecie, znacie te Tomb Raidery, to wiecie jak to jest. No i tutaj jest zupełnie inaczej. And bark at you, and I'm being generous by calling it mud. There's no difference between stupid and charming with you, is there? Puśćtaj się, puśćtaj się. Aha, tu do tyłu. No, ho, 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 kobieto. Nie mamy czasu na takie rzeczy. Before he did die, Arthur bade us his knight Bedivere to returneth Excalibur to yon lady of ye lake. And lo, this Arthur's body went summer, and yea, it was borne away to Avalon. Well, if he went to Avalon, then whose tomb's supposed to be here? Maybe the grunting Saxon or the Roman fascist that Alistair believes the whole legend was built around. Musimy się przebić przez te pudła. Hmm. This is where the truth behind the myth is supposed to be explained. Oh, tak, 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 tak. It has been turned into a warehouse. Fitting. There's been so little truth ever. Now this is better. Nice. Be careful. You don't want to demolish anything important. Oh, really, Alistair? Yes, yes. I have a velveteen touch. But I'm glad to see you now think there may be something important. No, do przodu, do przodu, do przodu. Podnieś. Ojeju, kobieto. No, rusz się tym. O nie, zablokowałam się! No, rusz się, jeju.
A ona jest niemądra. Zdecydowanie niemądra. Dobra. Wózek się rozwalił. Are you all right? I decided to take the slow way down instead. Should have told that to the forklift. Be careful, Lara. Please, Alistair. This will take some concentration. Yeah, pipe down, Alistair. Or I won't let you sit up front with me anymore. Ora, huśtaj się. Nie mamy za wiele czasu. A i tak się grzebie. Ciekawe, czy mi się uda zdążyć. Spróbujemy od razu tam skoczyć jakoś. O, udało się. Albo i nie. No dobra, ale plan był całkiem niezły. Tylko wzięłam za mały rozbieg. O, teraz się udało. Dobra, nie chcemy się dodać do tego. So am I. That doesn't mean you don't have to be quiet anymore. Looks like there's oil seeping into the water table. Who knows how long it's been burning? I wonder if the architect's design deliberately took this into account. There's your answer, Alistair. Wow. You know you're gonna ruin your boots. Not on the path I'll need to take. Tym przesuwaniem skrzynek jest największy problem. Tutaj... Ło! Szlak! Dobra, jak nie zginę gdzieś po drodze, to będzie... dobrze. Maybe there's a way up and over. This looks like my garbage disposal. I hope you're not leaping through there, Lara. There must be a way to stop them up. I certainly hope so. Dobra, szalejemy z naszą skrzynką. Jeszcze te kosiarki. No, no, kosiarki. Zatrzymać się. No way you're long jumping that! No, I'll have to make a path. But it might have been worth trying just to hear you lads squeal about it. Dobra, tutaj to pewnie zginę. Uda się, uda się. Ojeju. Dobra. Będzie ciężko to przejść na tym tutaj trialu. Hey, Alistair. Why don't you head on down there and stand on that plate for her? Why don't you go down and hold that door open? No. Dlaczego to nie chcę zadziałać? Nie mam czasu na to. Jezu. You see that crate up on the shelf over there? You could use that on the pressure plate. It's not a crate, it's a coffin. Someone's revered ancestor is in there. Dobra, to się mija z celem. Jak ja to jak mi się to uda przejść z takim powolnym działaniem, to będzie naprawdę ciekawie. To wtedy każdy to przejdzie. No, szybciej mogłoby się wciągać na tej linice.
No, ciągnij, ciągnij, ciągnij. And here's your final, final resting place, sir. If we're through having fun, it's time to get back to business. No, płyń, żeż kobieto. I'll take this time to adjust some travel arrangements I made. It shouldn't take too long. Coward. Don't worry, Lara. I've still got an eye on you. Probably won't be able to hear each other too well when you're underwater, though. There is a god. Hey, I heard that. Tak trochę mało mówię, ale naprawdę się spieszę już teraz. No, zostałam, że tak powiem, zdegradowana. Przez jeden głupi moment w tej grze. A, szybciej na tych trumnach mogłabyś pływać. Ciach, i do wody. Dobra, teraz w tym... Najgorzej w sumie będzie z Hydrą. Za pierwszym razem udało mi się ją przejść dość szybko, ale mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Sypciej, sypciej, Lara. Do wody. Will you look at that? Oh, this is brilliant. That is interesting.